Ponownie witam po króciutkiej przerwie, gdyż już z nami jest nasz kolejny gość, którego będę miał przyjemność i mam przyjemność przedstawić. Z nami jest Grzegorz Dolniak, festiwal komedii, festiwal kabaretowy, festiwal komedii Szpak. Grzegorzu, dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o Szpaku, znanym Szpaku, naszym szczecińskim Szpaku, już dziewiątym w tym roku. Co w tym roku przygotowali organizatorzy? No zapewne coś jeszcze lepszego niż w zeszłym roku. Ja już wiem, bo już sobie sprawdziłem, widzowie pewnie sprawdzą, albo im opowiesz. Postaram się opowiedzieć pokrótce. Co nowego? Co roku staramy się coś nowego przygotować, a od zeszłego roku w ogóle zmieniliśmy trochę formułę festiwalu, bo wcześniej on był, jak sam wspomniałeś, kabaretowy, stricte. Teraz rozszerzamy formę na festiwal komedii, więc interesują nas też inne formy. I to ma też wyraz w tegorocznym programie, bo będzie też stand-up, będzie dużo rzeczy teatralnych, też rzeczy, prezentacje dla dzieci, no i muzyka, czyli właściwie może jeszcze nie z każdej, bo zostają nam jeszcze sztuki audiowizualne, jeszcze filmy, też to prezentowaliśmy i mamy nadzieję prezentować w przyszłości, ale w tym roku na tych czterech dziedzinach się skupiamy i zaczynamy od bardzo rozwijającej się w ostatnim czasie formy komediowej, czyli stand-upu. Jak już się mianowaliśmy festiwalem komedii, to nie możemy nie zauważyć tego, że ta forma przeżywa absolutny boom, chyba na miarę niegdysiejszego boomu na hip-hop. Tak sobie myślę, że jest to porównywalne. Więc postanowiliśmy, że w tym roku ewidentnie ta forma zasługuje na równorzędny konkurs z konkursem kabaretowym. To też w piątek w klubie Lulu rozpoczynamy konkursem stand-upowym, gdzie zobaczymy sześciu komików z całej Polski. Jak gwiazdą wieczoru będzie Karol Kopiec, który już Szpaka kiedyś wygrał, ścierając się z kabaretami na szóstym Szpaku. Druga część konkursowa w sobotę to już kabarety, czyli coś, co widzowie doskonale ze Szpaka znają. To w Domu Kultury Słowianin, tam też pięć najlepszych, naszym oczywiście zdaniem, kabaretów młodego pokolenia i kabaret 44200, czyli no właściwie ulubieńcy szczecińskiej publiczności. Kabaret, który dwa razy już zdobył na Szpaku nagrodę publiczności. Poza tym oczywiście imprezy towarzyszące. Ale Szpak tak naprawdę, z tego co mnie się udało wyczytać, to również coś dla dzieci, prawda? Ponieważ w tym roku będzie teatr improwizowany. Tak, już w zeszłym roku wprowadziliśmy, jak to sobie nazwaliśmy, Szpaczek dla dzieci. W zeszłym roku była to prezentacja teatru lalkowego. A w tym roku mamy taką, myślę, ciekawą propozycję, bo będzie to teatr improwizowany Peleton z Trójmiasta, czyli właściwie tak pierwsi polscy improwizatorzy, którzy wywodzą się z grupy W Gorącej Wodzie Kompanii. Ich liderem jest absolutna gwiazda kabaretu Limo, Wojtek Tremiszewski. No i to są najlepsi improwizatorzy w Polsce. Mają swój spektakl dla dzieci. Mają swój spektakl, to jest złe określenie, bo to jest spektakl improwizowany, czyli za każdym razem jest inny i co ciekawe i myślę szczególnie wartościowe dla rodziców i maluchów, że ten spektakl będzie budowany w oparciu o sugestie dzieci. One będą też poniekąd może i grały w tym spektaklu i będą budowały tę historię na żywo, więc to nie jest prezentacja zamknięta, która przyjeżdża przygotowana, ale coś, w czym maluchy będą mogły też uruchomić swoją wyobraźnię. Spotkałem się, przeglądając waszą stronę, ze spektaklem, właściwie może mnie wyprowadzisz tutaj trochę z błędu, który został przygotowany przez Wojtka Tremiszewskiego. Ja przeczytam tą nazwę, bo to jest Adama Mickiewicza, liryczna próba odnalezienia się w branży rozrywkowej. Tak. Jest to taki długi tytuł. O co chodzi? Tytuł został uproszczony, bo jeszcze wcześniej to nosiło nazwę Liryczny Attempt odnalezienia się w branży rozrywkowej, ale już sobie Wojtek podarował chyba te zawiłe sformułowania. O co chodzi? Jest to monodram komediowy. Wojtek wciela się w rolę Adama Mickiewicza, który przenosi się do współczesności i próbuje odnaleźć się w dzisiejszym show biznesie po prostu. Jak mu to wychodzi? Jest to absolutnie prześmieszne. No, Wojtek jest genialnym aktorem. Sam ten tekst napisał. W dużej mierze go też improwizuje. No i godzina nieźle absurdalnego humoru w wykonaniu genialnego aktora, więc polecam naprawdę. Ja myślę, że Wojtka Tremiszewskiego bardzo wielu ludzi kojarzy. Tak, to jest prezentacja pozakonkursowa, taka dodatkowa, wieczorna, ale mam nadzieję, że godzina późna, 21, nie odstraszy widzów, nie będą chcieli już iść na herbatę, żeby nie promować nam, prawda, złych zachowań w telewizji. I zjawią się, bo naprawdę warto, tym bardziej, że tych rzeczy w Szczecinie już nie zobaczymy, bo Szpak jest taką jedyną okazją, żeby to zaprezentować.
ale również przygotowaliście kwartet dla czterech aktorów. Tak, tak. To my, nie my przygotowaliśmy, przygotowali go aktorzy, ale reżyser, jako organizatorzy. A my zaprosiliśmy i tak, przygotowany. Będzie miał swoją prezentację w Pleciudze. To jest już klasyk, grany od ponad 40 lat przez tuzy polskiego aktorstwa. Jan Peszek, Jan Frycz, Andrzej Grabowski, Mikołaj Grabowski, który też jest reżyserem spektaklu w klasyku Bogusława Szafera. Czy to jest właściwie takie na pograniczu komedii, bo jest to taka partytura gdzieś wynikająca też z muzycznych talentów autora, która jest podstawą do też dosyć dużej improwizacji aktorów. I spektakl zmienia się od lat, jest w dużej mierze oparty o jakieś osobiste wycieczki i docinki, także warto zobaczyć, jak zmieniali się przez lata aktorzy i ten spektakl. Ten spektakl był już na przykład grany w Szczecinie w latach 80. To taka ciekawostka na Festiwalu Małych Form, który nawet jeszcze wtedy nie nazywał się Kontrapunkt, zdobyli wtedy nagrodę. No i po tych wszystkich latach przybywa do Szczecina raz jeszcze i będzie można zobaczyć, jak on się zmienił, a niektórzy będą mogli go zobaczyć po raz pierwszy. To jest dziewiąty szpak, dziewiąty konkurs. Tak, dziewiąty szpak. Czy są już tutaj jakieś obstawienia, kto, co, jak? Nie, no, ja mi jako organizatorowi nie wypada nic obstawiać. Dla mnie oczywiście wszyscy są równi, ale wiadomo, że jakieś tam typy możemy mieć. Myślę, że tegoroczny konkurs jest w miarę, no tak są siły rozłożone porówno. Jakbyś nam mógł troszeczkę przybliżyć, na czym polega w ogóle ten konkurs? No, prezentuje się, jeżeli chodzi o... Podobna jest formuła w stand-upie i w kabarecie. Mamy w kabarecie półgodzinne około programy kabaretów. W stand-upie to jakieś 15-minutowe prezentacje. No i jeden po drugim z krótką przerwą grane są te programy. W konkursie kabaretowym zwycięzców wybiera jury oraz publiczność przyznaje swoją nagrodę, a w konkursie na stand-up to publiczność jest jurorem. Publiczność jest jurorem. Rozumiem, że jury jest jak zawsze dobierane przez organizatorów i są to tak, są twórcy. Absolutnie profesjonaliści. Będzie to Tomasz Jachimek, Leszek Jenek z kabaretu Ciach, niegdyś z kabaretu Potem Legendarnego. I mamy taki swój zwyczaj, że staramy się zapraszać ornitologa do jury szpaka, żeby tam doglądał, jak się szpak rozwija. Jak się szpak, będzie to dokładnie. Bartek Kasparkowicz. Bardzo ważne zdanie zresztą ornitologa, który tak, no najlepiej się zna na szpakach. Na ptakach. Bartek Kasparkowicz, teraz z Wolińskiego Parku Narodowego, ale jakby ojciec założyciel szpaka, bo razem z nami w Stowarzyszeniu Winda Kreatywnych organizował pierwszego, drugiego, trzeciego szpaka. Przy okazji jest ornitologiem, teraz pracuje w Parku Narodowym, ale to nie przeszkadza, żeby go zaprosić do jury. To powiedz mi jeszcze, czy na te wszystkie wydarzenia szczecinianie mogą kupić jeszcze bilety? Mogą kupić na wszystkie oprócz kwartetu, bo spektakl już został wysprzedany, zanim zaczął być reklamowany, na tyle jest ciekawą propozycją. Także zapraszam na wszystkie inne prezentacje. Może szczególnie polecę ten monodram Wojtka Tremiszewskiego dla fanów teatru, którzy nie będą mogli odwiedzić Pleciugi, mogą odwiedzić równie ciekawą propozycję w Domu Kultury Słowianin. No i oczywiście konkursy, muzyka, Wonky One, to też nowa propozycja na naszym festiwalu, tego wcześniej nie było. Grupa z absolutnym dystansem do siebie, rzeczywistości, zaraża energią i to w piątek również na szpaku będzie można poskakać. Gdzie szukać informacji, powiedz jeszcze naszym widzom? www.szpak.info.pl. Jest taki znany portal społecznościowy, nazywa się Facebook. Łamane przez Festiwal Szpak i tam wszystkie informacje, bilety dostępne na portalu Bilety FM. Czyli tam nasi widzowie mogą szukać informacji, kupować bilety. Wszystko można zrobić zdalnie, tylko przyjść trzeba na żywo. No ale przyjść trzeba, no, ale myślę, robimy, że to jest ta najprzyjemniejsza część. Jeszcze chyba, nie robimy streamingu live, ale być może. Nie, to... Chociaż nie, bo wtedy ludzie przestaną bilety kupować. Tak, to nie. Na razie nie. To raczej nie, ale już za rok dziesiąty szpak, to pewnie już będziecie szykować po tym. No jakieś... już powoli szykujemy, już przypiszemy wnioski jakieś ministerialne i mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować tą dziesiątą edycję z takim porządnym przytupem. To ja dziękuję pięknie i również zachęcam wszystkich naszych widzów do tego, żeby wejść na stronę internetową, zapoznać się z programem, kupić bilety. No i cóż, co tu dużo mówić, no. Przyjść, prawda? Nie tylko oglądać, ale również przyjść. Bardzo dziękuję. Grzegorz Żolniak był z nami. Dziękuję. Jeden z organizatorów
festiwalu Szpak. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Proszę pozostać z nami, gdyż to nie koniec Galaktyki Pomerani i mamy jeszcze dla Państwa kolejnych gości.